Matka, jakie to jest trudne. W sensie, nie wiem, czy nie było innej opcji. Nie wiem, dramatyczne to jest, no. Miskip. No, trzeba było przepisać, jak na książeczce wojskowej, jaki pan kiedyś zrobił. Długopisem. Dodaj S i będziesz miał pomi po angielsku. Skip. Aha, skip. Nice, gentleman. Dzięki. A mogę go wziąć? It's full. Ale no to tam nie było drzwi. Ja zazwyczaj pukam do drzwi, ale tam nie było drzwi. Jest. Okej, okay, rozumiem, czyli jakby mogłem się domyślić tego, nikt w tym świecie nie wie, ale ja wszedłem do tej wieży i mogłem tam kliknąć krzyżyk, tylko że nie dałoby mi to wszystkich możliwości. Niech będzie, niech będzie. Za wcześnie bym tam poszedł po prostu. Wziął się za czytanie. Solstys przed tobą, a ty za czytanie się bierzesz. Ja nie wiem, co to znaczy, to wy wiecie. Ja na razie się cieszę grą. Take out boxes. To oni tutaj mają dostawę? Kto im przywozi Uber Eats? Jak winda była zepsuta. Okej. Okay. Mogę mieć pytanie? Nie? A, masz pytanie. Nie, nie chcę kombajn. Mam pytanie. Tak. Of course. Okej. Okay. Nie wiem, co to. O, nice, dzięki. Dobra, okej, okay, rozumiem. Muszę iść się przespać, bo inaczej nie przetranslatujesz mi tego. Git. To już czytałem chyba, nie? Tak, profet. O, świeci! Ja, idź spać. Let's go. Dobro, odpalaj one shot. Ej, z jednej strony to jest dla mnie strasznie okrutne, że tak bezpośrednio kontrolujecie, w sensie staracie się rzucać dokładnie, co mam robić. Tego nie rób szybko, tego nie rób wolno, ale to jest oznaka tego, jak bardzo jesteście podekscytowani tą grą, jak ważna dla was jest ta gra. Przy okazji, jak chcecie widzieć, jak to dalej przechodzę, więc fajnie, fajnie. Koszmar, jak się przyśnił. Poza starym światem zbiła się żarówka. Chyba, że to była jakaś scena z przeszłości. Yes. Nie no, halo, pogadajmy, ja chcę... Halo. Ona obrażona jest na mnie. No obrażona jest na mnie jak nic. O, nice. Ah,
Greetings, gentler. Oh, come on! Near the tower. Właśnie tu jest... Mam wrażenie, że tych bytów, które powodują różne zmiany w tym świecie, jest tutaj co najmniej kilka. Poza mną, który już jest bytem oddziaływującym na ten świat inaczej niż reszta, mamy tego kogoś, kto rozmawia ze mną przez komputer, ale też tego, kto te glicze, bo komputer wydaje mi się być dla mnie czasem przyjazny, czasem nie, ale jest też... Te glicze też nie pojawiają się znikąd i generalnie wydaje mi się, że tutaj jest dużo wpływów zewnętrznych. Tak, wytłumacz. Znaczy, ja się akurat spodziewam, ale nie wiem dokładnie o co chodzi. To znaczy, nie wiem gdzie ich szukać. Czy będą tutaj, czy już jednak mam się udać do tej wieży. No bo teoretycznie stare słońce powinno było się rozbić jeszcze w wieży, nie? Na górze. Więc tam powinienem szukać, nie? O. O! Trzeci item! Czyli wszystkie trzy mam teraz. Trzy świecące na żółto, czyli mamy trzy części słońca. Dobrze rozumiem. Nice. Never seen dice before? Don't screw this up. Nienawidzę cię! George. Dobra, myślałem, że masz coś ciekawego do powiedzenia. Mam trzymać trzy rzeczy. Okej, myślałem, że może muszę je połączyć, tak żeby mogła trzymać trzy naraz. To mój brzuch? Kawiarnia? Na górze. Ach. Kawiarnia jest na górze. Masz naleśniki? We sure do! Słodziak, chcę obrazek z tego. Słońce ma nie uratować świata do końca, ale na pewno da im szansę na to, żeby coś zmienić. I czemu o tym rozmawiasz z gościem w kawiarni? Ja tu jestem, porozmawiaj ze mną, Niko. On na pewno więcej wie niż ja, no bo on tu mieszka w tym świecie. Ja jestem mniej więcej tak poinformowany jak... Nie wiem, Niko. Tylko trochę więcej myślę. Na pewno. No, ty jednak jest dzieckiem. Zdobyte trofeum. Pancakes! Tak, no w sumie na tym polega trochę ta gra. Najadła się, wyspała. Czas iść. Dawaj, Niko. Robimy to. Jestem strasznie ciekaw, tylko oni mi wcześniej nie pozwolili. Niko? Jesteś gotowa? Zgaśnie ci na chwilę światło, nie martw się, dobra? Dobra? Dobranoc. O.
God damn it. Dobra. O. O. Wypikselowało ją. Może do mnie pogadasz teraz? Nie? Inside of the tower, it's... Nie. No wyłączyłem grę i włączyłem, nie wiem. Halo? Nie mogę z nią gadać? Halo? Jezu, ja sobie wyobrażam, jakim głosem ona to mówi. Jest mi smutno po prostu z samego tego powodu. Nie, 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 nie. Nie, nie, nic smutnego się tu nie dzieje. Ty, no trochę ciemno tu. O, komputer. Hello, Nico. You're now inside the tower. Correct. Jestem tu! Nigdzie nie uciekłem, Nico, jestem tu! Nie, no jestem, obserwuję, wszystko widzę. Co? Patrzymy. No, no. Ja trochę też. Halo, co? No właśnie, i wkręcić żarówkę. I jakaś epicka scena, jakieś fajerwerki, coś. Świat znowu rozbłyska. Roślinka rośnie. Moi starzy przyjaciele są zadowoleni. Jakieś takie sceny, coś. Gone. Feels wrong. Ale nie, nie, nie wiedziałem, że już mam się żegnać. Myślałem, że tam jeszcze coś się wydarzy. Chociaż z postacią chciałbym się pożegnać. Z Nico, halo. Czy jak będę szedł cały czas w górę, to trafię z powrotem na komputer? Tak. I w prawo też. Bo jest jakaś żarówka. Tak. Czy jedyne co mogę zrobić, to położyć się spać? Serio? Ty, no na to wychodzi. No nie... No ja też nie zdążyłem się z tobą pożegnać, Nico. Teraz twoje uczęta. No co chcesz? We're done here. Co ty wracam od razu. Żartujesz sobie ze mnie? Chcę zobaczyć, co się dzieje w tym świecie. Co się dzieje? This is not over, regardless of what the entity told you. There is more to the story. Documents, my games, one shot. Look for this symbol. Once it's active, please relaunch the game. Przesuwam po prostu to. O! Nico!
O matko, mam to na... Nie wiedziałem, ale to... To jest straszniejsze jeszcze teraz. Ja myślałem, że to jest jakaś randomowa mina przerobiona na straszną. Ale ja tu mam na... Na intrze do odcinków, nie wiem, widzieliście na pewno. Jezu! Czemu? Tak, jestem tu! My dream. Nie, jestem tu! Cover. O, dałem mi. No tam było napisane w książce o tych. You're still here. Why are you still here? You. O Jezu. O. No bo nie daliście mi nic. Pożegnać się, pogadać, zamknąć temat. Nie wiem, co się stało w tym świecie. Powiedzieliście mi, że wszystko jest już, koniec, amen. No, ktoś mi powiedział, tak. Back then I told you about the entity. As little as possible. The entity. Rozumiem, że... Apologies for that. I did not want to put the librarian in danger. Aha, Clover. This being has a habit of silencing the people who learn of its true nature. Regrettably, I have seen it happen to my dear... Ah, to dear friends. Gdzie jestem? Na dole, dobra. But do not worry, the entity cannot touch you. Nor can it do anything to me. Ale mówisz do mnie teraz, a co z Niko? Nie rób krzywdy Niko. Already left the world on my own terms. Ale co z Niko? Never meant for the entity to exist. A to co ty narzuciłeś? Spowodowałeś istnienie entity? Fully sentient, one thing became clear. A to strzałka, rozumiem. Six death. Death to itself, death to the world. Aha, bo ona nie ma fizycznej formy, chciałaby zaistnieć w fizycznej formie. Seeing the scars. Rozumiem, że to są... Okej. To impede your progress. Stuffing or even a few minutes. Stalling. Even a few minutes. That is where you, God, make the final judgment. Aha. Trick you into shattering the sun.
end the world instantly. Co? Są jakieś ukryte drzwi? Coś jest nie tak. No, no! It's not that simple. What? To znaczy? W jakiej sytuacji? Co się dzieje? No dawaj. Chcę wiedzieć. The sun is the Messiah's tie to the world. Huh? Aha, rozumiem, że mam... dobra. Come on. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób, żeby to zrobić. Ale działa. As long as the sun is intact, the Messiah remains trapped here. Aha. O-o. No nie tak chciałem to zrobić. Niedobrze. Siup. Muszę to przenieść teraz. To puste miejsce. O, właśnie. No. Trapped here. Shattering the sun may terminate this world, but it's also the only way for the Messiah to return home. Czyli jeśli Niko chce wrócić do... Niko chce wrócić do domu, to jedną szansą jest wywalenie słońca w powietrze? No zniszczenie go? Czy słońca? No tego... Tej żarówy. Widzę, że popełniłem kilka błędów w tym kółku. Tu na górze popełniłem jakiś błąd, nie? Tak, te dwa są niepotrzebne. No. Grając takie gry plus ta muzyka, kropka. Zrobimy w 20 minut. 20 minut. Akurat tutaj był trochę taki loophole w postaci tego, że mogłem wyłączać te światełka, więc mogłem sobie chodzić w tej wewte. To... I did not realize things could end up like this. Please forgive me. Mogę mówić! Niko, jestem! Wróciłem do ciebie! Jesus, dziękuję! Tak, to ja! Nie będzie już zmian na tej kartce? No dobra, wierzę wam. W sumie oni zawsze zmniejszają, jak jest taka potrzeba, co? O, czy jesteśmy w tym pierwszym korytarzu, w którym zaczęliśmy przygodę? W sensie to tam, gdzie podnieśliśmy żarówkę? What the hell, co się dzieje? Actually made it here.
Zawsze wygrywam. Co? Shattered light bulb? Come on! No już mi powiedzieli, że to nie zadziała w ten sposób. Jeśli chcę uratować świat, muszę... Just ignoring you. Ta. Why are you trying so hard for this? No właściwie to nie. Znaczy, nie wiem czym on dokładnie jest poza tym czym jest faktycznie, czyli grą. Ciekawe. Ty też nie możesz? Wow. You only have one shot. It's much lighter than Nico wakes up back home, like it was all a dream. I to jeszcze nie dacie mi z nią pogadać o tym, co? Będę musiał sam zdecydować bez jej ingerencji. Zgadzam się, powinienem jej powiedzieć prawdę. Zgadzam się. Takiej decyzji, nawet jeśli będę musiał ją finalnie podjąć, to nie uważam, że ona powinna być moja. No bo ja zamknę tą grę. Ona nie. Czy patrząc na to, że jakby wyłączenie tej gry powodowało wyłączenie też tego świata, to na dobrą sprawę on przestaje istnieć w momencie, jak i tak wyłączam tą aplikację, nie? Oczywiście, że winda. Pogadamy w windzie? Czy pogadamy w windzie? Możemy pogadać? No niestety, właśnie nie. Właśnie nie. Muszę wybrać, no muszę, no. Nie mów takich zdań, bo ja umrę. No umrę w środku, no umrę, no. Nie. No co ty nie powiesz? No powiem, wszystko jej powiem, oczywiście, że jej powiem. Może to, co wspominałem, że połączenie jest jakieś między nimi. Tak. Tak. No w sumie właśnie nie wiemy, tak? Chociaż na dobrą sprawę myślę, że ona po prostu się wtedy stanie obywatelką tego miejsca. Chociaż właśnie najbardziej mnie martwi to, co się działo z nią, jak ja wyłączałem tę grę, no bo jak spała, to spała, ale był raz, że wyłączyłem tę grę, jak ona była żywa i ona powiedziała, że zgasło jej światło i nic się nie działo przez cały czas, jak mnie nie było. To znaczy dla niej to była chwila, no ale nie zmienia to faktu, że istniałaby w świecie, który istnieje tylko jeśli ja włączam grę. Nawet jeśli zostałaby tutaj obywatelem, to ten świat beze mnie nie istnieje. Takie 3D light bulb. So small. Nawet nie wiem, jak podjąć tę decyzję. To znaczy, nie dostałem niczego, co pozwoli rozbić to. Co za tym idzie, nie wiem, co się stanie, jak kliknę tu, nie?
Matka, jakie to jest trudne. W sensie... No bo... Były tutaj... Jak myślę o tym świecie, chodziliśmy po nim. Tyle postaci po drodze. Spotkaliśmy, które... Już pomijam te, które miały wątpliwości jakieś moralne, oparte oczywiście o różne filozofie, ale takie dzieciaki zwykłe, które biegały i mówiły: jej, poznałem Mesjasza, on uratuje nasz świat, będziemy mogli się znowu bawić w jasności. Takie sprawy, no nie? Z drugiej strony mamy Niko, która jest ściągnięta tutaj siłą. Mamy... Ona jest ofiarą całej tej sytuacji, jakiegoś entity, jakiegoś bytu, który stwierdził, że super pomysłem jest ściągnąć niewinną istotę z innego świata tylko po to, żeby naprawić ten. Nie wiem, czy nie było innej opcji. Nie wiem, dramatyczne to jest, no. No bo to się wydaje prosta decyzja, dlatego że no, logicznie patrząc, życie jednostki nie jest tyle warte. Ale to jest życie jednostki, którą oni tu sprowadzili siłą. I niewinnej jednostki, która bardzo się starała, żeby wszystkim pomóc, mimo tego, że finalnie okazuje się, że będzie musiała wszystko, co miała, poświęcić na dobrą sprawę. Nie wiadomo, co się z nią stanie, nie? No nie wiadomo. Nie wiadomo. You have one shot. Sun here will be the same one, yeah. Go home. I'll have to break it. Oh. Jeszcze mi ją narysujcie w taki sposób! Oczywiście, że tak. Wspominałem o Life is Strange. Była to gra, ten, gdzie końcowy wybór był między poświęceniem, powiedzmy sobie, świata, a raczej jakiegoś konkretnego miejsca na świecie, no ale powiedzmy jakiegoś tam świata, w zamian za przyjaźń, w zamian za przyjaciółkę. Więc, bo tam relacja między dwoma postaciami, pierwszą, drugą. Tutaj to jest jeszcze głębsze. Dlaczego? Ja tam wtedy... Life is Strange... Wybrałem poświęcenie dziewczyny. Bo po pierwsze, ta dziewczyna... Nie lubiłem jej. Po drugie... No ta przyjaźń była jednak między dwoma różnymi postaciami ode mnie. W sensie nie była związana ze mną. Postać Niko jest napisana tak, że ja, no, gdzieś tam po drodze się też nawiązuje jakaś więź między mną a nią, nim, jak tam wolicie. I mówi się, że to jest trudna decyzja do podjęcia, którą trzeba podjąć. Bo życie wielu jest zawsze ważniejsze od życia jednostki. Tak zrobiłem w Life is Strange. Nie potrafię zrobić tego tutaj. Nie potrafię. No ma tak. Dziękuję. Aż mnie ciary przeszły, jak ona tak wyszła z ekranu. Bye. No fajnie cię było poznać, I guess. Thank you.
Słuchajcie. One shot. Dzięki wam bardzo, że byliście ze mną w tej serii. To jest ta podstawowa część. Tutaj ludzie mi piszą na czacie, że czeka na mnie jeszcze coś, co się nazywa Solstice. Pewnie to Solstice ruszę. Nie wiem, co powiedzieć za bardzo. Czekałem trochę właśnie na trudne decyzje, jakieś emocjonalne gry, w które będziemy wspólnie grać. Pierwszą taką i jedyną na razie była tak naprawdę Banishers Ghost of New Eden, gdzie jakieś tam decyzje też były podejmowane, ta gra była ciekawie napisana narracyjnie, ale tutaj jest zupełnie inny poziom, gdzieś tam takiego decydowania, poczucia, że ma się wpływ na coś naprawdę dużego. I decyzja, którą finalnie podjąłem, którą widzieliście przed chwilą, to była decyzja okupiona mimo wszystko ogromnymi emocjami, bo podchodząc do tego tak, jak podchodzę ja, czyli mocno emocjonalnie i starając się gdzieś tam wczuwać w klimat, tak jakbym był faktycznie uczestnikiem tego wszystkiego, no to musicie przyznać, że poświęciłem naprawdę dużo, życie wielu za życie jednostki, do której zdążyłem się przywiązać. Tak jak powoli przywiązuję się do budowania tego kanału, tej społeczności z wami. Dzięki wam bardzo, że byliście. Dzięki, gro. Do następnego. Co?